słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Spotykamy się dzisiaj w porannej rozmowie z Mieczysławem Murygą, starostą limanowskim, tym razem na łączach telefonicznych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie, witam radiosłuchaczy. Co słychać w Limanowej, to na sam początek? Wiadomo, wszyscy żyjemy tą sytuacją sąsiadów ze wschodniej Ukrainy i można powiedzieć, że większość i naszych obowiązków skupia się wobec tej tragedii i w formie pomocowej, no ale oczywiście też musimy funkcjonować jak urząd. No wiele się dzieje, ale czas szybko płynie, w sensie tym, że jesteśmy po prostu bardzo zajęci jako samorządowcy, ale też większość mieszkańców, które włącza się tak, aby też no, wspierać i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Czyli praca na pełnych obrotach, tak jak zresztą w innych samorządach, które przyjmują uchodźców. Ostatnio w trakcie wypowiedzi dla naszego radia mówił pan o tym, że około 1000 osób już dotarło na teren Limanowszczyzny i znalazło schronienie w różnego rodzaju obiektach, czy to u mieszkańców regionu, czy tych uchodźców przybywa. To właśnie ta liczba się zmienia, ponieważ niektórzy oczywiście u nas jakby są takim, można nazwać, powiedzieć, tranzytem, gdzie też mają zapewnienie, czy też mają znajomych bądź rodziny po innych krajach, oczywiście tutaj patrząc ościennie, więc tak nie jest traktowane i rzeczywiście tak oscylujemy ponad 1100-1200 porywach osób, które przebywają, to oczywiście te, które mamy zgłoszone, natomiast też są mieszkańcy, którzy no, przywożą na własną rękę, pomagają, gdzie to też jest bardzo ważne, doceniane, no i pomagają tym, więc tutaj tak naprawdę nie mamy dokładnej ilości, ile tych osób jest. Te osoby też, tak jak powiedziałem, nieraz są tranzytem, jedą dalej, potrzebują wsparcia, pomocy, tak aby właśnie dotrzeć do tego miejsca docelowego, gdzie planują bezpiecznie no, ten trudny okres przeczekać albo też właśnie no, spokojnie przejechać właśnie tranzytem nasz kraj, czy dalej, by bezpiecznie, by właśnie no, skorzystać z tego, kto tam się oferuje, czy znajomi, czy też różnego rodzaju instytucje taką pomoc. Tutaj pan mówi, że część uchodźców przyjęta została przez mieszkańców, część znajduje się w ośrodkach różnego rodzaju. Dom w czasów dziennych to miejsce, gdzie głównie lokujecie uchodźców? To mówimy o domów czasów dziecięcych. Tak. Z tym można trochę było takich, że tak powiem, jakby no, nieporozumienie w sensie tym, że tam mieszkańcy się, że nie ma, czy mieszkańcy, czy różnego rodzaju też hejty, że nie, tej bazy nie zapełniamy. To było ściśle ustalone ze służbami wojewody, wcześniej przekazane i też ze stroną ukraińską, gdzie właśnie dzieci miały do nas dotrzeć. No miały dotrzeć może tydzień wcześniej już. Dzieci tam, gdzie właśnie były pod tym najgorszym obstrzałem wojennym i bardzo niebezpieczne, czy z domu właśnie dziecka, bądź takich różnego rodzaju placówek, opiekuńczy można tak nazwać. To się przedłużało, ponieważ no nie zostały, jak państwo też słyszeli z mediów, no bezpieczne korytarze humanitarne. Więc grupa tych dzieci pierwotnie przyjechała w piątek. Myśmy też, ja zadeklarowałem też ze strony ukraińskiej, bo też cały czas te rozmowy były prowadzone przy koordynacji oczywiście służby wojewody i wojewody w tym, tak aby pomóc sprawie. Wysłaliśmy autobus, przywieźliśmy 20-30 dzieci, bo to też te kursy były dwa razy, także w tej chwili na te 130 miejsc, które tam mamy zadeklarowane, jest 60 osób, no w tym parę matek z dziećmi i pomału też właśnie koordynujemy dalsze rozmowy. Dzisiaj też rozmawiałem tak, aby jeszcze 20 osób jest właśnie, będzie koło granicy, tak aby pomóc sprawie, żeby wysłać też czy autobus, czy busa, by bezpiecznie właśnie dowieźć do domów czasów dziecięcych, które mieści się w Porębie, aby zapewnić to schronienie i pomoc. No tego typu ośrodek jest przygotowany, przystosowany do właśnie pobytu dzieci, więc robimy wszystko tak, aby pomóc i zapewnić bezpieczeństwo i inne przewarunki tym dzieciom, bo rzeczywiście dodam, że te dzieci są
z najgorszego właśnie tego okręgu, gdzie te działania wojenne są prowadzone największe, więc no wszystko robiliśmy, żeby te dzieci mogły dotrzeć bezpiecznie i miały tą bezpieczną pomoc zapewnioną. No właśnie tak jak też pan mówi, w tego typu ośrodkach ta pomoc chyba jest łatwiejsza do udzielania, bo jest tutaj też odpowiednia infrastruktura, odpowiednie miejsce i łatwiej celować konkretne choćby przesyłki z darami. Tak, dokładnie. Znaczy, ten ośrodek jest w pełni przystosowany do tego, żeby do pobytu też właśnie mieszkańców, w tym dzieci, więc to jest oczywiście też z różnego rodzaju atrakcjami, więc to jest jak najbardziej trafne i dobre miejsce. Natomiast drugą sprawą jest oczywiście, że tutaj też włączają się mieszkańcy, też nasi radni i w ogóle wszyscy, powiem, że mieszkańcy i jestem naprawdę też zbudowany postawą mieszkańców powiatu limanowskiego, ale nie tylko. Wszystkich ludzi dobrego serca, którzy rozumieją temat i robią wszystko, może nieraz spontanicznie, ale naprawdę pomagają i są otwarci. Serdecznie za to dziękuję, bo to jest wielka sprawa. Cały czas mówi się też w mediach o fake newsach i dezinformacji. Wy ostatnio padliście odrobinę ofiarą takiej dezinformacji, bo w mediach społecznościowych pojawiły się komunikaty o tym w języku, także ukraińskim, o tym, że starostwo pomocy nie udziela. Myślę, że możemy zdementować śmiało te informacje, bo taka pomoc się pojawia w regionie. No właśnie, to no dziękuję za to przypomnienie, jakby nie myślę tym właśnie, ale oczywiście trzeba wyjaśniać i docierać do mieszkańców i mówić właśnie sprawdzone fakty czy prawdę. I tutaj też właśnie proszę o zrozumienie i właśnie wyjaśniając to miało miejsce właśnie tego domu w czasów dziecięcych, gdzie mieliśmy te miejsca. One były ściśle koordynowane ze służbami wojewody i też tutaj ze stroną ukraińską. I po prostu nas tutaj hejtowano, że tutaj starostwo, czy były telefony podane, nie może podjąć decyzji o to, żeby zapełnić właśnie pobyt tym dzieciom, czy różnego rodzaju wsparcie w tym domu w czasach dziecięcych i czemu ten dom dziecięcy stoi pusty. Więc tutaj dementuję i wyjaśniam sprawę, że miało to miejsce tylko temu, ponieważ nie były stworzone, tak jak powiedziałem na wstępie, korytarze humanitarne, czyli tych dzieci nie mogliśmy bezpiecznie, bo nikt nie podjął takiej decyzji, żeby je przeprowadzić i dowieźć bezpiecznie w stronę granicy z tych, tak jak powiedziałem, najbardziej obszarowych, okupowanych przez właśnie objętych działaniami wojennymi. Więc nikt takiej decyzji nie podjął. Jak tylko trafiła się furtka, że można było bezpiecznie i były te decyzje ze strony ukraińskiej podjęte i te dzieci zostały bezpiecznie przewiezione w stronę granicy, myśmy błyskawicznie działali. Ja cały czas byłem w kontakcie, cały nasz tutaj sztab zarządzania kryzysowego, nie tylko po prostu w gotowości, by tą pomoc udzielić. Tak też działamy. Nie może być w takich działaniach chaosu, ponieważ no nie da się, jeżeli byśmy oczywiście przyjęli inne osoby, no to wtedy co zrobimy z tymi dziećmi, które to miejsce było właśnie zarezerwowane, dedykowane temu. I tutaj naprawdę też dziękuję za tą współpracę ze strony pana wojewody Łukasza Chmity, ale całemu sztabu kryzysowemu i całemu sztabu zarządzającemu, koordynującemu w naszym województwie. I w Krakowie, gdzie naprawdę są ludzie odpowiedni i którzy pilnują, dbają o to, żeby właśnie nie było chaosu, żeby konkretnie kierować tymi akcjami i to jest bardzo ważne, bo tak też musi być w takich działaniach. Tak jak pan powiedział, w tym domu w czasów dziecięcych jeszcze są wolne miejsca. Czy już macie jakieś informacje o tym, że być może kolejne dzieci, czy kolejne grupy, niekoniecznie już tylko samych dzieci, ale także całych rodzin będą tutaj przyjeżdżać? Czy też jakieś inne punkty są wyznaczone na mapie Limanowszczyzny, gdzie rzeczywiście jeszcze uchodźcy mogliby być przyjmowani? Tak, jeszcze, że tak powiem, ogólnie spływają też z gmin informacje, gdzie poszczególne też podmioty mogą po prostu przyjąć. Na chwilę obecną, tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą ogólną ilość, co mamy zgłoszone w różnego rodzaju pensjonatach i hotelach, czy agroturystykach, to tak jak powiedziałem, około 1200 osób, to co mamy zinwentaryzowane i przesłane dane. Natomiast mogę dodać, że 58 podmiotów właśnie jest przyjmujących i w których są właśnie osoby potrzebujące.
i w tym dom czasów dziecięcych. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o dom czasów dziecięcych, to gdzieś 130 miejsc mamy, ale też możemy rozszerzyć jeszcze tam 20 czy tam 30 osób. Jeżeli taka będzie potrzeba, to wszystko zrobimy, żeby przyjąć godnie i zapewnić sobie bezpieczeństwo i godne warunki tym dzieciom. Natomiast jeżeli chodzi o innego rodzaju podmioty, no to tak jak mówię, to są też osoby, które, tak jak powiedziałem na wstępie, przyjmują i też te rotacje są, bo wyjeżdżają, więc no na chwilę obecną to jest ważne i to trzeba podkreślać, że nikomu takiej pomocy nie odmówiono. Zmieniając temat, bo oczywiście ta pora roku to także kwestia składania wniosków do programu Nowy Ład. Jakie plany macie wobec tego projektu? Czy już jakieś wnioski zostały złożone? No oczywiście, żeby do każdego, że tak powiem, dofinansowania, my musimy być przygotowani i też robimy różnego rodzaju, że tak powiem, analizy, patrzą na naszą czy infrastrukturę drogową, czy też te obiekty, które mamy i przygotowujemy się do tych środków, zobaczymy też, co będzie można składać i tak dalej. No robimy różnego rodzaju też, że tak powiem, takiego przygotowawcze plany. No i też tutaj zleciliśmy ostatnio, wystąpiliśmy na Radzie o to, by właśnie przekazać środki na takie projekty wstępne, czyli można powiedzieć projekty bardziej takie dotyczące zagospodarowania wokół starostwa, czy też te obiekty, które mamy i też trzeba było podnieść standard. Myślę tutaj o budynek na Matki Boskiej Bolesnej, gdzie ten budynek jest w takim stanie, naprawdę złym stanie technicznym. Przy ulicy takiej bardzo ruchliwej, więc myślimy o to i też właśnie taką koncepcję będziemy tworzyć, co tam umieścić, w jaki sposób go wyremontować. Krótko mówiąc, podnieść standard tego budynku i też myślimy o takim zagospodarowaniu tutaj, jeżeli chodzi o około starostwa powiatowego na ulicy Józefa Marka. Myślimy o takiej koncepcji, przygotowaniu wstępnych projektów, ale na razie koncepcji, a później będziemy się zastanawiać na przykład na takim parkingu, być może wielopoziomowym. Mamy budynek obok starostwa, gdzie też planujemy jego przebudowę, bądź całkowicie rozburzenie i budowę takiego, można powiedzieć, może usługowo handlowego budynku przy ziemiu, a później na górze też przydatną do administracji bądź do innych potrzeb jeszcze starostwa. No, patrząc na też różnego rodzaju zadania, które są zlecone, które też powiat musi też wykonywać pewnego rodzaju zadania, działalność, więc tych ciągle różnych potrzeb jest przybywa. Nawet patrząc nawet do dzisiaj też mogę dodać i cały czas ten okres, gdzie mamy bardzo duże kolejki do biura paszportów, gdzie u nas dosyć szybko były paszporty wydawane, więc można powiedzieć z województwa małopolskiego bardzo dużo przyjeżdża zainteresowanych, gdzie wyrabia paszporty. No i około 100 osób dziennie praktycznie tych paszportów przyjmujemy wniosków i realizujemy to zadanie zlecone od wojewody i pomagamy sprawie tak, żeby też dostępność mieszkańców albo potrzebujących była bliżej dla tutaj właśnie, jeżeli chodzi o paszporty, ale też korzystają mieszkańcy, można powiedzieć, różnych regionów, z tym z Krakowa i nie tylko. No dzisiaj jakby patrzą, ważą, gdzie można szybciej dostać paszport. Zresztą to już taki trend już był dosyć parę miesięcy, więc no te zadania też realizujemy i tak jak mówię, my się musimy przygotować do tego, żeby to, za co jesteśmy odpowiedzialni, było jak najlepiej wykonywane, w tym do tego też są potrzebne i pomieszczenia, czy odpowiednie miejsca, tak aby też służyć mieszkańcom. Czas nam ucieka. Myślę, że jeszcze na temat tych projektów będziemy mieli szansę powiedzieć na antenie Radia RDN Nowy Sącz. Naszym gościem był starosta limanowski Mieczysław Uryga. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziś telefoniczne. Mam nadzieję, że kolejne już w studiu w Nowym Sączu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego i też przesłanie dla Ukrainy,
by wierzyć w siebie i wierzymy, że będzie dobrze. I bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za wsparcie, za pomoc, za to, że potrafimy się identyfikować w tym trudnym czasie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.